Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie Forza Horizon 4 i niestety nie wiem, jakie są wasze reakcje na temat Forza Horizon 4 na moim kanale, a szkoda, bo bardzo chciałbym się tego dowiedzieć, ale tak się wkręciłem w grę, że nagrywam zaraz jeden odcinek po drugim, tak więc jeśli o coś pytaliście, prosiliście, to wybaczcie, w kolejnym, trzecim odcinku będę wasze prośby uwzględniał. Jak widzicie, Audica jest cały czas w takim samym kolorze, jakim była. Przyciemnione szyby, czarne felgi, ale możecie zauważyć, że troszeczkę ją obniżyłem. Sprawdziłem, czy do tego auta można zamontować body kit, bo do Forda Focusa RS-ki da się zamontować od razu już poszerzenie, specjalny body kit. Niestety w przypadku TT-tki nie ma takich możliwości, ale nie szkodzi, bo zaraz pewnie dostaniemy kolejny wóz i rozegramy sobie właśnie tutaj zawody od tego Alexa, o którym nam wspominała ostatnio nasza koleżanka, więc zostawcie koniecznie masę łapek w górę pod tym odcinkiem, a ja tutaj sprawdzam, co w trawie piszczy. Kurde, w ogóle ja już tak długo grałem w Forza Horizon 2 i 3 w oczekiwaniu na czwórkę, że aż cieszą mnie nawet nowe ekrany ładowania, których jeszcze nie znam. Ah, it's you. I heard about the stunts you pulled for Joel. You know how to drive, don't you? Sorry, I'm Alex. I run dirt racing for the festival. Speaking of which, you'll need a car that can handle the dirt. No proszę bardzo, mamy Forda. Z tym nim grałem w Forzie Horizon 2. Bardzo fajne autko. Mamy imprezę, no i mamy oczywiście lancie. Co wybiorę? No nie może być nic innego, chyba każdy mój widz spodziewa się, że biorę imprezę. Nice, the Subaru. That flat four boxer engine is an absolute beast, I'm telling you. No spoiler mi się w tej imprezce nie podoba. Ale już wiem, że przyjemność jazdy będzie przeogromna i mam, jak słyszeliście, jakieś zawody crossowe. Zobaczmy, o co w nich dokładnie będzie chodziło. Wsiadamy i lecimy. Okay, first dirt race coming right up. You go and enjoy yourself out there. Czyli będą to po prostu zawody, które rozgrywają się tutaj po zupełnie innej nawierzchni. Mamy trzy okrążenia. No to ciśniemy. Te same imprezy, patrzcie to, różne generacje. Mi się osobiście podoba najbardziej ta, którą jadę. Chociaż muszę zwrócić uwagę jeszcze. Tak, dokładnie to jest model, który podoba mi się najbardziej. To jest najnowszy. Jest jeszcze wersja z rocznika 05. Ona ma troszeczkę inne światła przednie, które nie są złe. Gdybym miał możliwość w jakiejś fajnej okazyjnej cenie kupić nawet ten model nieco starszy, to bym i tak się tym niesamowicie jarał. Czyli na to wychodzi, że same imprezy plus jeden Fordzik, który już chyba do końca życia będzie mi się kojarzył z Colinem McRae, którego ogrywałem dniami i nocami ze dzieciaka. No tutaj już wyzwanie nieco większe jest, chociaż mamy jeszcze praktycznie dwa okrążenia, więc jestem w stanie ich dogonić. Niemniej jednak już widać, że z zawodu na zawody będzie ten poziom nieco wyższy. No to pokażmy, co stara generacja potrafi i czego młodej... brakuje. No to mnie teraz tutaj ładnie wyrzuciło. Mamy możliwość rzeczywiście cofania, ale cofanie to jest dla nubków. Mówi ta osoba, która kurde non stop cofa, jak coś nie wyjdzie. Nie no, damy radę spokojnie. Jeszcze jest to do ugrania. Gdyby była końcówka... Nie, postaram się, powiem wam, w serii z Forza Horizon 4 jak najmniej razy używać cofania.
żeby faktycznie było sprawiedliwie. Nie ma takiej osoby, która by wszystko we wszystkim wygrywała. Nie zakłamujmy rzeczywistości. Ale walczyć tutaj... Ale było blisko, żebym go szturchnął. Ale walczyć jak najbardziej można. I to... bardzo agresywnie. Nie no, tylko go lekko szturchnąłem. Nie puściłbym wam powtórkę. Ale naprawdę, leciutko. I to nie tutaj jakoś specjalnie. Tylko mnie troszeczkę wyrzuciło. No i mamy... O, ale by coś żuganiał. Mamy to. No, fajne wyzwanie było, trzeba przyznać. Yes. First race in the bag. How do you feel? Dirty. Brilliant. Mam nadzieję, że tą imprezę będziemy mieć już tutaj na stałe. Ja bym sobie ją troszeczkę chciał zmodyfikować. Na pewno ten spoiler mi się nie podoba. Hey, I'm hearing good things about you. Oh, sorry. My name's Jay. I might have something that'll interest you. There's a street race meetup and I think you should check it out. See you there? Okej, jestem jak najbardziej za, tylko teraz pytanie, czy ja będę mógł... A co tu mamy? Tablica szybkiej podróży. Skasujmy sobie ją. Zobaczmy w ogóle, jak te tablice aktualnie wyglądają w tej części Forzy. Poukrywane konkretnie. Smash them all, and the festival will cover your costs completely. Good to keep in mind for our many adventures. No my już wiemy, o co z tym chodzi. Przede mną się nic, powiem wam, nie ukryję. Od razu wam mogę mówić, że ja zamierzam przechodzić Forza Horizon na 100%. Oczywiście karierę wam w całości pokażę na kanale. A po karierze będę troszeczkę też wspierał się streamami. Będę też na nich sporo sobie pewnie grał. No i teraz tak, mamy coś takiego jak gotowe karoserie. No i tutaj mamy właśnie tą karoserię, która jest bardziej pod takie wyścigi po bezdrożach. To jest ta, którą aktualnie mamy zamontowaną. Ale dodatkowo być może coś tutaj się znajdzie jeszcze w tym miejscu. I jest to... nie, tutaj nie ma. Właśnie te bodykity, jak będziecie szukali, to znajdują się nie tutaj w aerodynamice i wyglądzie, a właśnie tutaj w konwersji, jeśli będziecie tego szukali. Natomiast no tutaj nie można nic innego zamontować przy tego, co mamy, ale możemy pobawić się już tutaj ręcznie w jakieś modyfikacje tego właśnie auta. Ja najbardziej chciałbym sobie zmienić spoiler. Mamy coś takiego. Całkowicie, no nie no, brzydko wygląda. Ludziska, no nie, impreza musi mieć spoiler zamontowany. To jest ten, który mi się za bardzo nie podobał. O, tutaj mamy coś takiego samego, ale jeszcze możemy raczej sobie zamontować koło zapasowe na dachu. No tylko jest to aspekt wizualny, nie? A mi się podoba zdecydowanie ten spoiler oryginalny, wygląda świetnie, więc sobie go zamontujemy. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj można zrobić. Może zamontujmy sobie ten pakiet. Jeszcze macha jakaś. O, proszę bardzo, patrzcie to. Coś takiego. Jeszcze jest taka opcja. No i seryjnie, nie? Może wybierzemy sobie to. Jest to Subaru uliczna maska. Okej, okay. To jest tyle, jeśli chodzi o zmiany wizualne. Ale czekajcie, bo mi się teraz nie spodobał ten zderzak przedni. Zdecydowanie nie. Bierzmy to, ok. W ogóle mam nadzieję, że mi kasy starczy. Tak, mam 10 000. I teraz tak, troszeczkę sobie podłubiemy przy tym aucie, żeby nieco zwiększyć jego moc. To jest 847. Warto by było troszeczkę podrasować, abyśmy byli konkurencyjni bardziej w starciu z rywalami. Niektóre te rzeczy mamy już też zmodyfikowane w ramach tej karoserii, którą posiadamy. Ale jeszcze tutaj możemy troszeczkę podłubać. Mamy też oczywiście, jak ktoś nie chce lub chce też na szybko stuningować samochód, mamy możliwość automatycznych, nie? Tuningów, wtedy nam gra automatycznie podnosi tutaj moc auta w danej klasie.
Natomiast nie miałbym do tego takiego zaufania. Ręcznie to ręcznie. Możemy sobie wszystko tutaj pod siebie ustawić. Teraz będziemy się ścigali po... Ale i tak, takie zawieszenie może być. Bo będziemy teraz się ścigali, wiecie, po ulicach. Nie wiem, czy tym autem. Może nam dadzą taką możliwość. Ale tu wszystko już praktycznie porobione jest. Zobaczcie. Wszystko już podłubane. Jeszcze zobaczymy ewentualnie, czy tutaj też wszystko już zrobione maksymalnie. Weźmiemy sobie te wyścigowe, bo teraz mamy się ścigać na ulicach, tak więc będzie to jak najbardziej ok. Tutaj mamy maksymalną wielkość, tutaj tak samo, dobra, czyli maksymalnie możemy na chwilę obecną 887 wyciągnąć z tego auta. Zaraz się okaże, że muszę jakieś inne zupełnie auto wybrać, ale bym się wkurzył. Dobra, jesteśmy na miejscu. O, tutaj już widzę na grubo. You made it. I'm Jay, by the way. Alex wouldn't shut up about you, you know. If you drive half as well as he says you can, these guys will love you. Oh, before we start, you've got to know this isn't strictly sanctioned by the festival. So don't mention this to Kira, all right? I gotta go. Work to do. See you around, though, yeah? These might not be official, but you keep coming to these meets. I'll make sure everyone at Horizon knows your name. Looking forward to seeing what you can do out there. Have fun now, yeah? Czyli jak widzicie, mamy tutaj coś bardzo podobnego, co było w Forzie Horizon 3 a propos tych nocnych wyścigów, ale tutaj wydaje mi się, że ta cała otoczka z tym związana jest zdecydowanie ciekawsza. Rozpocznijmy ten wyścig, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A, już się bałem, że będziemy tutaj jechali w pojedynku 1 na 1, ale jednak nie tym razem. Pewnie musimy sobie zasłużyć na jakiś respekt, żeby potem konkurować z rywalami. Bardzo fajnie by było, gdyby były takie zawody 1 na 1, gdzie można by było auta wygrać w nielegalnych wyścigach. Ale byłby klimat. Takich, wiecie, starych części szybkich, wściekłych. Się, że ten koleżka w audycji, co tam była przed momentem, nie dołączył do nas. Że nie ma takiej ochoty pościgać się. Mi się wydaje, że tutaj konkurujemy z jakimiś bogatymi dzieciakami. A nie zaliczy mi tego? Czy zaliczyło mi? Zaliczyło mi ten przejazd! Kurde, już się bałem, że będę musiał się zawracać. O, jakaś kraksa widzę. Małe spowolnienie. Jest to fajna okazja, żeby wykorzystać tą sytuację. Wiecie, nie wszyscy mają na tyle umiejętności. Rodzice pewnie kupili fury wypasione, no ale nie każdy potrafi nimi jeździć. Już widzę, jak ich pochłaniam tutaj. Polujemy teraz na GTR-a. Ten mały gówniak tutaj to raczej nie ma szans z nami. Chociaż żeby była pierwsza trójka. O, GTR teraz ją wyprzedzić, ale nie zauważył. O, kurde, wjechałem prawie w dom. Fuck, ale to by było, jakbym tam wyrżnął, słuchajcie, do pokoju komuś. Trzecie miejsce jest. No ale tutaj już konkretne wozy, widzicie, Audi R8, Viper, Nissan GTR, którego gdzieś tam z ledwością się udało wyprzedzić. Hey, just to let you know, there's another round one dirt race starting soon if you fancy it. See you there. Oh,
And me and Jay have just finished setting up a new danger sign. You should check it out if you fancy some thrills along the way. Okej, okay, pojedziemy zatem teraz... Tutaj sobie najpierw skoczyć z tej skoczni, 198 metrów, a potem sobie pojedziemy na te kolejne zawody. Ogólnie na chwilę obecną też mało co mogę wam pokazać, z tego względu, że jestem na takim etapie gry, gdzie wszystko praktycznie jeszcze jest poblokowane, więc chciałbym po prostu jak najszybciej uwinąć się z tymi zawodami, które nam tutaj zostały, aby właśnie potem móc sobie kupić jakąś furę do jakichś zawodów, którą będzie można sobie fajnie zmodyfikować. Na chwilę obecną, dopóki nie nastanie jesień, o ile mnie pamięć nie myli, taka była gadka, nie mogę tutaj nic więcej porobić, nie? I to dopiero się wdrażamy, jesteśmy gdzieś tutaj nowicjuszem, dopiero nas ludzie poznają, musimy zaufanie ich zdobyć, ale no dobra, teraz skupmy się na tym. Uwaga, pięknie tutaj jest, długa, prosta, mam nadzieję, że to wyjdzie w miarę dobrze. Tak. Then me and Alex went around and put whacking great flags on all of them. Voila, a danger sign is born. So long as you survive, they'll probably let us build more. No trzy gwiazdki, ale jakim kosztem? Ta impreza teraz wygląda masakrycznie brzydko. Trzeba jak najszybciej odpalić zawody, żeby ten widok tutaj mi zniknął z oczu. O kurde, ale tutaj jest nie dość, że same imprezy, to praktycznie w większości niebieskie. Też dodatkowo niebieski forcik tutaj jest. No ale nie oszukujmy się, impreza w tej wersji kolorystycznej wygląda najlepiej. Z tymi felgami to już w ogóle jest sztosik. Chociaż ta biała wersja tutaj przed nami co jedzie, tej generacji, z którą ja jadę, też jest całkiem okej. Czarna też jest bardzo ładna. W ogóle taki widziałem kiedyś projekcik czarnej imprezy, bardzo fajnie poszerzonej. Przegenialnie to wyglądało. Ale mimo wszystko kolor niebieski, ten legendarny, jest najlepszy. I w tych zawodach już jest, widzicie, łatwiej zdecydowanie, nie? Tutaj już kierowcy sami zarabiają na swoje auta, na części, a nie są to darowizny od rodziców bogatych, jak było w wyścigach ulicznych. Wygląda to zdecydowanie lepiej, ale też spokojnie, dorobię się, to w kolejnych zawodach ulicznych powinno pójść lepiej. Jakieś BMW zakupimy sobie, albo jakąś Audicę. Poszalejemy tam. No i proszę bardzo, pierwsze miejsce objęte, jeszcze okrążenie do końca, ale kurde, mega mi się podoba klimat tej Wielkiej Brytanii. Ja troszeczkę marudziłem, byłem taki troszeczkę negatywnie nastawiony do Wielkiej Brytanii, bo już byłem napalony na tą Japonię. Były tam plotki różne. Jeszcze mogę nagrywać na ten temat filmik. Już się tak napaliłem na tą Japonię. Ja się dowiedziałem, że Wielka Brytania to tak... szkoda. Jednak wolałbym Japonię. Chyba nie przejechałem, co? Tak, nie przejechałem. A mówiłem, że nie będę cofał, no ale co zrobię? Kurde, bym miał zawrócić, to już by było po ptakach. Tym bardziej, że tak śmignąłem blisko tej chorągiewki. Ale tak, im więcej materiałów gdzieś tam miałem okazję obejrzeć, jak ograłem demko, jak teraz gram i widzę, jaki tutaj jest fajny klimat, to jednak jestem z tego zadowolony. Podoba mi się strasznie te drogi, te drzewa, ta roślinność. Mamy 100 tysięcy kredytów, można by było jakąś fajną furę za to kupić. Mam nadzieję, że da to mi tą możliwość jak najszybciej. Jeszcze w tym odcinku chciałbym coś kupić nowego. Good news is you've made the cut for the Horizon autumn season. Bad news obviously is that it doesn't start until autumn. You don't mind sticking around, do you?
Czyli zrobiliśmy już wszystko, co trzeba było. I owe you big time for helping me out earlier. Meet me here. I want to repay your favor. Wow, będziemy mieli prawdopodobnie swój pierwszy dom, ale się jaram tym. I teraz tak, słuchajcie, ja bym chciał sobie jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Sprawdzić jedną rzecz, no nie, na razie nie mogę nic kupować, zwróćcie uwagę, wszystko poblokowane, dobra. Czyli prawdopodobnie musimy kupić sobie mieszkanie, ewentualnie je dostać. Bo na to wygląda, żeby właśnie móc chyba sobie auta kupować, tam trzymać w tym garażu i tak dalej. Ja, że tak mi się powiem, wam śpieszy do tego miejsca, że ja z chęcią tutaj przyjadę tą imprezą sobie jakoś skrótami. Dobrze, że te murki możemy porozwalać, bo gdyby to była Forza Horizon 2 albo 3, to trzeba by było gdzieś okrężną drogą jechać, ale no zobaczcie, to jest to, co przed chwilą mówiłem. To jak wygląda ta mapka, ten cały świat tutaj w grze, to jest rewelacja, klimat niesamowity. Chociaż powiem wam, grywam sobie teraz w Forza Horizon 2, znaczy grywałem przed Forza Horizon 4. I to sporo na streamach sobie grywałem ją i powiem wam, że ta wersja na Xboxa One X ulepszona wygląda też cudownie. Więc po Australii jak najbardziej mi takie bardziej europejskie klimaty cieszą. No za dużo już tej Australii. Tyle co ja się nagrałem w Forza Horizon, to pewnie mało kto z was tyle grał. Ja nie dość, że tą grę ukończyłem na 100%, to potem drugie tyle jeszcze grałem. Na streamach przede wszystkim. Tak samo pewnie będzie z Forza Horizon 4. O, przy okazji pokazałem wam, jak wygląda imprezka pod spodem. Ty, ale jak dostajemy chałupę za friko za moment i takim autem przyjadę, to troszkę wstyd. Zostawię go gdzieś tam na poboczu może. You have arrived at your destination. You're not gonna believe this. The film producers bought this house to use as a set, but when filming wrapped, they just left it. I had a word and you know what? They said you could have the house for free as a thank you for your work on a movie. Ale to nam dajesz czy pożyczasz? Dajesz, kurde. Ludziska, jak ja będę dłużej w tych filmach grał, to ja nie będę potrzebował w ogóle się ścigać, bo tyle kasy, co ja... Szczeka taki hakahata to jest jakiś dobry samochód. Z wyższej półki, tak więc nie wiem, czy jest sens się ścigać, kurde. Może jednak zostanę aktorem, ale kupmy sobie, zobaczmy jak to wygląda. Excellent. Well, since this one's on the movie company, here's the keys. I ona wjechała tym samochodem. This is where your threads are stored. Your wardrobe is like a map of your career. So the more you get yourself out there, the more clothes you'll get in return. A big name needs a big style. No dobra, też z chęcią bym się przebrał, natomiast za bardzo nie mamy możliwości, wszystko poblokowane jest na chwilę obecną, ale sporo tych ciuchów jest, zobaczcie to. Naprawdę, dużo tego. Ostatnio spodobał mi się strasznie ten styl. Chyba po tym jak do Fortnite'a się pojawił ten skin Galaxy, tak jakoś mam parcie na takie ciuchy, tutaj wszystko poblokowane jest. Znaczy ja nie powinienem dostać jakichś ciuchów w ramach edycji właśnie tej Ultimate, którą posiadam. Marynarka VIP. Ten przedmiot jest dostępny tylko dla graczy z przepustką VIP Forza Horizon 4. Aha, bo zakładam, że trzeba to wszystko poinstalować osobno. A ja tego niestety nie zrobiłem, dlatego nie mam aut z VIP-a i nie mam też właśnie ciuchów z VIP-a. To już wszystko jasne. Dobra, przebierzmy ją po prostu w jakieś normalne ciuchy, żeby troszkę się wyróżniała. A do kolejnego odcinka sobie to doinstaluję wszystko i wam pokażę w kolejnym materiale. O fuck! Nie mówcie, że to będzie dla VIP-a. Nie, to są rzeczy, które można zdobywać w losowaniach lub w sklepie Forzaton. Aha, dobra. Jestem ciekaw, jak ona będzie wyglądała w tym stroju kurczaka tutaj. You any good at dancing?
You can bust a move to show off before a race, and bust an even bigger move for when you win. Trust me, it'll be great. Tutaj możemy jeszcze sobie ustalić. To dobra, tak zostawmy. Czyli w sklepie możemy się przebierać, możemy sobie kupować nowe rzeczy, jest tego naprawdę sporo, co zresztą widzieliście. Możemy też zmienić teraz postać na kogoś innego. Myślę, że moglibyśmy zmienić na tą... Nie, dobra, już zostawmy tą, co była. Nie kombinujmy. I teraz tak, tu możemy sobie też ulepszać samochody, tuningować. A pewnie odbierać zapomniane wozy, dodać nowy lakier, kalkomanie i tym podobne rzeczy. Moje samochody, sprawdźmy. Jest to Audica i jest to Impreza. Natomiast bardzo chciałbym sprawdzić, czy ja tutaj mogę kupić auta. Nie. Tutaj niestety na razie nic nie mogę pod tym względem robić. Jak widzicie, salon i dom aukcyjny na chwilę obecną zablokowane. Czyli auto mamy wystawione na swoim tutaj wybiegu, że tak powiem. No i możemy sobie je oglądać, tak jak jest to w każdej części. Ty też możemy automatycznie sobie ulepszać auto, chociażby wizualnie. Tak więc słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Co wam chciałem pokazać w nim, to wam pokazałem. Jeszcze sobie podinstaluję tego VIP-a, samochody, aby móc wam pokazać i zaprezentować w kolejnych odcinkach już jakieś inne modele aut. Jakoś sobie troszkę podrasować i sprawdzić się w innych różnego rodzaju zawodach. Bo jeszcze sporo odkrywania przed nami, na dobrą sprawę. Tych kilka odcinków najbliższych to będzie poznawanie gry na dobrą sprawę. Tak więc ja z tego miejsca serdecznie was na te odcinki zapraszam. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale z tej gry. Cześć!